Cześć wszystkim! Nasi programiści codziennie intensywnie pracują nad ulepszaniem i rozbudową programu Loxon Config i aplikacji, aby nasi partnerzy i użytkownicy Loxon Config mogli jeszcze szybciej korzystać z tych ulepszeń, zwiększyliśmy częstotliwość wydawania aktualizacji. Przyjrzyjmy się więc nowym funkcjom w Loxon Config 14.2. Ostatnio wprowadziliśmy na rynek nasz najnowszy produkt, AC Control R, i zintegrowaliśmy go z wersją beta. Teraz jest on także dostępny w oficjalnej wersji Loxon Config i naszej aplikacji. AC Control R z łatwością integruje klimatyzatory różnych producentów z automatyką domową i budynkową. Jako nowość w stosunku do wersji beta, AC Control R otrzymał nowe wejścia umożliwiające integrację z czujnikami drzwi i okien oraz został dodany timer pauzy, który można uruchomić w aplikacji lub automatycznie po włączeniu trybu nocnego. Pozwala to w łatwy sposób przełączyć klimatyzator tryb uśpienia. Za pomocą inteligentnego regulatora pomieszczeniowego można teraz ustawić również inne temperatury, oprócz tej eko i komfortowej. W przypadku nadwyżki lub gdy energia jest tańsza, pompa ciepła może pracować z wyższą wydajnością. Pomieszczenia ogrzewa się wówczas do wybranej wyższej temperatury, a budynek jest nagrzewany z wyprzedzeniem w okresie, gdy jest to korzystne. Pomaga to uniknąć konieczności zakupu energii w późniejszym, droższym czasie. Można też zdefiniować czas, w którym łazienka jest ogrzewana do 22 stopni, zamiast do komfortowej temperatury, która wynosi np. 21 stopni. Te ustawienia można również wprowadzić w aplikacji. Hirman R umożliwia integrację drzwi i napędów garażowych Hirman z systemem Loxon. Nowa funkcja umożliwia ustawienie pozycji wentylacji dla bram Hirman R zarówno za pomocą Loxon Config, jak i aplikacji Loxon. Ponadto w tej wersji Loxon Config zostało naprawionych wiele błędów i problemów. Szczegółowy przegląd wszystkich zmian znajduje się w channel logu. Wszystkie innowacje są również odzwierciedlone w aplikacji Loxon. Ponadto optymalizator CenSpot otrzymał nową wizualizację, w tym statystyki i sterowanie. W zarządzaniu użytkownikami można teraz zapisywać osoby z określonym czasem dezaktywacji lub usunięcia. W przypadku wallboxa można określić, do których trybów ładowania mają dostęp wszyscy użytkownicy i udostępnić zaawansowane tryby tylko administratorom. Aplikacja doczekała się ogólnej poprawy wydajności. Jeśli jeszcze nie jesteś partnerem Loxon, ale interesuje Cię automatyka domowa i budynkowa, wypełnij nasz niezobowiązujący formularz. Jeśli natomiast spodobał Ci się ten film, zostaw nam kciuk w górę i zasubskrybuj nasz kanał na YouTube. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.